W poprzednich filmach zastanawialiśmy się, czy długości odcinków i miary kątów zachowane są w określonych przekształceniach geometrycznych. Tym razem zastanowimy się, jakie własności zachowane są w sekwencji przekształceń geometrycznych albo mówiąc inaczej, w złożeniu przekształceń czyli w kilku przekształceniach wykonanych jedno po drugim. W szczególności zajmiemy się miarami kątów i długościami odcinków. Wykonano złożenie trzech przekształceń geometrycznych w następującej kolejności. Przesunięcie równoległe, czyli translacja, symetria osiowa względem prostej poziomej PQ, czyli odbicie, powinowactwo osiowe prostokątne względem prostej PQ, zwane potocznie rozciągnięciem pionowym. Czy takie złożenie przekształceń zachowa miary kątów i długości odcinków, czy spowoduje ich zmianę? Dla pewności dodam tylko, bo być może nie jest to oczywiste, że złożenie przekształceń, albo mówiąc bardziej potocznie sekwencja, to wykonanie ich w określonej kolejności w taki sposób, że w każdym kolejnym przekształceniu, figura, którą przekształcamy, jest obrazem poprzedniego przekształcenia. No to po kolei. Przesunięcie to przekształcenie izometryczne. Z definicji. Czyli takie, które zachowuje zarówno miary kątów, jak i długości odcinków. Czyli po pierwszym przekształceniu miary kątów i długości odcinków zostaną zachowane. Drugie przekształcenie. To, co otrzymaliśmy w pierwszym, przekształcamy dalej w symetrii osiowej względem prostej poziomej PQ. Symetria osiowa, czyli symetria względem prostej, albo inaczej odbicie, to również przekształcenie izometryczne. W takim razie figura przekształcona w symetrii zachowuje miary kątów i długości odcinków. Z definicji. Trzecie przekształcenie. To, co otrzymaliśmy w drugim, przekształcamy dalej w powinowactwie osiowym prostokątnym względem prostej poziomej PQ. I tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Powinowactwo osiowe posiada oś, tego się pewnie spodziewaliście. Niech osią będzie PQ, tak jak w zadaniu, i posiada kierunek. Kierunek to prosta, nazwijmy ją K. Jeżeli jest to powinowactwo prostokątne, to kierunek K jest prostopadły do osi PQ. Tutaj jest kąt prosty i obrazem na przykład takiego trójkąta jest w powinowactwie osiowym taki trójkąt. Dla powinowactwa o skali na przykład 2 odległość każdego z punktów obrazu jest dwa razy większa niż odległość odpowiadającego mu punktu figury. Jeżeli powinowactwo nie jest prostokątne, to tutaj nie ma kąta prostego i przekształcenie wygląda na przykład tak. Zastanówmy się w takim razie, czy takie przekształcenie powoduje zmianę miar kątów i długości odcinków. Powiedzmy, że przekształcamy taki trójkąt, nazwijmy go A, B, C, i dla uproszczenia, niech oś powinowactwa przechodzi przez wierzchołek A, chociaż nie ma to większego znaczenia w tym zadaniu. Tu odwołam się do oryginału. Amerykanie nazywają powinowactwo potocznie rozciąganiem dla skali większej niż 1 i kompresją albo kurczeniem dla skali mniejszej niż 1. W zadaniu występuje nazwa rozciąganie pionowe i tutaj ostrożnie z nazewnictwem, bo jeżeli rozciągamy coś w pionie, to oś takiego powinowactwa jest pozioma. Kierunek powinowactwa jest pionowy, ale oś jest pozioma. Po prostu uważajcie, żeby się nie pomylić. Albo jeszcze lepiej, używajcie po prostu normalnego matematycznego nazewnictwa. Wtedy nie będzie pomyłek. Tu będzie punkt B', czyli obraz punktu B. Tu będzie punkt C', czyli obraz punktu C. A punkt A' leży w tym samym miejscu, w którym leży A. I widać od razu, że miara kąta przy wierzchołku A zmieniła się. Kąt A' i kąt A to dwa różne kąty. I widać też, że długości boków obrazu są inne niż długości boków figury. Powinowactwa nie zachowują ani miarkątów, ani długości odcinków. No i taki komplet przekształceń nie zachowa miarkątów i długości odcinków. Jeżeli będziemy składać przekształcenia izometryczne, tak jak pierwsze i drugie przekształcenie. Możemy składać dowolną liczbę przekształceń izometrycznych, to ich złożenie również będzie przekształceniem izometrycznym. Zachowa miary kątów i długości odcinków. Ale wystarczy, że dołożymy do kompletu chociaż jedno przekształcenie, które nie jest izometryczne. I taki komplet, tak jak tutaj, nie zachowuje już wszystkich własności. Ten komplet nie zachowuje ani miar kątów, ani długości boków. Drugie zadanie. Znowu mamy złożenie trzech przekształceń. Obrót dookoła punktu P. Przesunięcie równoległe, czyli translacja i jeszcze raz obrót dookoła punktu P. Nie jest powiedziane, czy to jest ten sam obrót jeszcze raz, czy jakiś inny, tylko punkt P jest ten sam. Tyle wiemy na pewno. Zatrzymajcie film i sami odpowiedzcie, czy takie złożenie zachowuje miary kątów i czy zachowuje długości odcinków. No to po kolei. Najpierw obrót. Obrót to znowu przekształcenie izometryczne. Z definicji zachowuje zarówno długości odcinków, jak i miary kątów. Obraz w tym obrocie przekształcamy dalej w translacji. Translacja to również przekształcenie izometryczne, czyli znowu, z definicji, zachowane są zarówno długości odcinków, jak i miary kątów. I jeszcze jeden obrót, i tak samo jak za pierwszym razem, ok i ok. Złożenie przekształceń izometrycznych jest przekształceniem izometrycznym. Wszystko jest zachowane. I ostatni przykład. Jednokładność ośrodku w punkcie P, obrót dookoła innego punktu Q, symetria osiowa względem prostej PQ. Zatrzymajcie jeszcze raz i zastanówcie się najpierw sami. Na początek jednokładność. Jednokładność nie jest przekształceniem izometrycznym, czyli nie zachowuje odległości punktów. Długości odcinków nie są tutaj zachowane. O jednokładności mówiliśmy już w innych filmach, ale jednokładność zachowuje miary kątów. Kwadrat w jednokładności zawsze będzie kwadratem. Może być mniejszy albo większy, może znajdować się po przekształceniu w innym miejscu płaszczyzny lub przestrzeni, ale zawsze będzie miał cztery kąty proste. Obraz w jednokładności przekształcamy dalej w obrocie dookoła punktu Q. Obrót jest przekształceniem izometrycznym, czyli zachowuje długości odcinków i zachowuje miary kątów. Ale w pierwszym przekształceniu zachowaliśmy co prawda miary kątów, ale zgubiliśmy długości odcinków. Nie muszą one już być takie same. Czyli złożenie pierwszego i drugiego przekształcenia zachowa miary kątów i nie zachowa długości odcinków. I obraz tych dwóch przekształceń odbijamy jeszcze względem prostej PQ. Odbicie to izometria, więc zachowuje zarówno długości odcinków i miary kątów. Ale ponieważ już wcześniej uciekły nam długości odcinków, więc złożenie tych trzech przekształceń nie zachowuje długości odcinków, ale zachowuje miary kątów. Jeszcze na koniec jedna uwaga, to że na przykład jednokładność może zachować długości odcinków, zachowuje je na przykład wtedy, kiedy skala jednokładności jest równa 1, to nie znaczy, że zawsze zachowuje długości odcinków. Jeżeli mówimy, że przekształcenie jest izometryczne, to znaczy, że zawsze zachowuje bez względu na parametry. A jeżeli nie jest izometryczne, to generalnie nie zachowuje, nawet jeżeli w jakimś szczególnym, konkretnym przypadku może się zdarzyć, że zachowa.